No siemanko, witajcie w kolejnym New Vlogmas. Tutaj widzę wiertarka mi wierci cały czas nade mną. Dobrze, że już wychodzę. Już jestem ogarnięta. Dzisiaj pełny makijaż zrobiłam, brązy, róż, rozświetlacz na bogato. Więc wychodzę do biura. Tam mamy nagrywki, jak zawsze w środę pąków. Więc tam się już odezwę, bo dziwnym trafem teraz się uspokoiła ta wiertarka. Chciałam powiedzieć, jak jestem bardzo wkurzona. Słychać, dobra. Uciekam, bo już jestem pewnie spóźniona, ale to nic dziwnego. No właśnie, już jestem na dobrym świecie. Zbieram się już do naszego biuru i słuchajcie, piękna pogoda, słońce świeci, muzyka na słuchawkach, super. Jestem tak uśmiechnięta, a wszyscy po prostu siedzą z takimi minami smutnymi. Więcej uśmiechu. Tu ekipa w biuru. A tu my z Wiktorem. Serdecznie. Powiedzcie, co to jest? Co to ma być? Będzie robił screeny z filmu. Nie powiem, żebym był na tym zdjęciu nietrzeźwy, ale byłem. Ja już się zgubiłam. I tak nikt nie zrozumie, o co to chodzi. Dobrze, nikt nie zrozumie. W szczególności ja. Pąki nagrywają, pozdrawiamy. Tak, tutaj outfit of the day, łóżka. Muszę zapozować ładnie. A teraz ja. Paula, to jest najnowsza kolekcja od Diora. Czekaj. A śmieszna. Tak? Mnich Collection? Mnich Collection 2020. Kolędnicy Collection, zaśpiewajmy coś. Nie. Szymanko, co powiecie? Tutaj kobra, jak widzicie, ją. I co ty robisz? Weźmiemy dwie torby z kciuku, napakujemy tam te torebki prezentowe. Co? Zacznijmy od... Zakładaj! Zostawiam to ci na odejść. Dobra, posuwamy Michael Bublé. Co ty robisz? O, mam tą płytę w domu. Bardzo dobra. Świątecznym biuru dzisiaj. Wszyscy w czapeczkach mikołajkowych. Mamy Mikołajkę. Wiktor. Hard. Uwaga, bo przegnę. Ktoś tu się chyba dzisiaj najebie. Siemaneczko, właśnie nagrywamy zwiastun mojej osoby na kanał Pąki i tutaj mamy kamerę. Właśnie pokazuję, jak nagrywam daily vloga. Idę sobie. Śmiesznie, bo i tak to będzie wyciszone, ale muszę coś gadać do tej kamery, więc... Uciekam. Zbieram się z tego biura. Oleska tylko chce się ze mną pożegnać. Nikt mnie tu nie lubi, tylko z Oleską siedzę, tak. Biegnę do innych ludzi, zaraz wam pokażę. Mam nadzieję, że uda mi się jeszcze coś zjeść, bo jestem mega, mega głodna. Patrzcie, jaka fajna miejscówka. Produkt placement, podoba mi się. A tutaj my z Marczkiem. Hi, YouTubers. Nie widzieliście jeszcze Marka na moim kanale nigdy, a to jest mój przyjaciel. No właśnie. I w końcu udało nam się spotkać razem, bo ty zajęty jesteś, studia, jakieś sprawy. Ja też jestem zajęta. No właśnie, i idziemy na jedzenie do mojej ulubionej. Tak, coś oszamać, dokładnie. Idziemy do mojej ulubionej miejscówki, dziurka od klucza. Ładnie wygląda. Że puszczę muzykę. Tam w ogóle jest ta ściana, ale tam ktoś siedzi. Lemoniada, najlepsza na świecie w dziurce. Robię test na żywo, choć tak wiem, że jest dobra. Najlepsza, jak się tutaj dopróbujcie. No piękne jedzenie. Ja tutaj mam kurczaka z pesto bazyliowym. Tutaj marka jest. Cokolwiek. Jedzenie. Cokolwiek to jest, nie wiem, ale czy wy też macie takie problemy? Chcę jeść makaron, dlatego to się tak ciągnie. Ja zawsze kupuję jakieś świderki z takich rzeczy, bo to najgorzej jest. Ale to jest pyszne, więc tak czy siak warto się tego nauczyć. Jeszcze wytłumaczmy też, że dostaliśmy widelec i łyżkę. Nie wiem, po co ta łyżka. To jest coś kofiwane.
ulubiona różana lemoniada. Serdecznie Wam ją polecam, to ja bym kiedyś. I tu siedzę teraz na komputerze i ogarniam film, który ma się opublikować za chwilę. Hejka, jest ciemno. Jak ci smakowało jedzenie? Powiem szczerze, że tyle cebuli czerwonej też w życiu nie widziałem na talerzu, co dzisiaj naprawdę. Były tak cholernie ostre, ale lemoniady były fantastyczne. Ale ogólnie polecamy, bo naprawdę dobre jedzonko. Polaki, cebulaki. Ale nie aż tym. Nie, ja wzięłam teraz z pesto bazyliowym, kurczaka, zawsze biorę czarny makaron. A tu makaron macie jeszcze sklep Madoxa, pokaż sklep. Tak, nie wiem, czy to będzie widać. Nie wiem, czy widzicie? Nie wiem, czy wy to widzicie. Fokus, a tu fokus jest. O, jest Madox. Pięknie. Zajrzymy przez szybkę? Nie, to koleś sieci. Ale bym go tak z bliska pokazała. Bardzo mnie irytuje, jak na warszawskich imprezach połowa facetów ma spodnie Madoxa. No, tak niestety jest, prawda. To prawda. Wow. Idziemy sobie połazić. Marek pokaże mi, gdzie studiuje, tak? To jest twój wydział, czy jak to się nazywa? Mój wydział. Marka wydział. Może jak nam się uda nagrać, to coś pokażemy. Jak tam będzie coś bardzo ciekawego. Ładnie, bardzo ładnie, polecam. Aha, no dobra, jakie są ładnie, to spoko. Generalna nie idzie na drugą, ma nic konserwę. Jesteśmy w windzie Wolińskiego, która jest przezroczysta cała, ja się boję. Jaka ładna choinka. A tu Marek. A to mój wydział, a to mój wydział. Ej, wiecie co, ja jestem przerażona. To jest BUF, budynek Biblioteka Uniwersytecka, tak? Dobrze mówię? Wow, fajny. Patrzcie, co jest nade mną. Bombirle. Wiem, że dużo ludzi na Instagramie wstawia zdjęcia. Bombę, kim je oznaczę. Nowy hashtag. Przed chwilą zrobiliśmy selfie. Pokaż. Najpiękniej. Co to za miny? Najgorzej. Mogę to wstawić? No, bez kitu. Czekamy na Asię, która zaraz tutaj będzie z nami. Nie wiem, czy akurat tutaj, ale dzisiaj idziemy po jakieś zakupy drobne. Ale cicho, ale nie powiemy jakie. Można mówić tu na głos. Tak. Bo i sądzę, jeszcze, jeszcze pójdziemy tu zobaczyć jakieś ubrania w sklepie. Tak, jeszcze wejdziemy do Berszy, coś tam popatrzymy. Ale ogólnie chciałam wam powiedzieć, że jest taki tutaj... Nie można przeginać, nie? Można. Jest tak dużo ludzi. Chuj. Taki zapierdol ludzi, naprawdę, jeszcze się nie da poruszać. I ogólnie doszedłem do wniosku, że w centrach handlowych, jak są święta, to oprócz muzyki świątecznej, że są jakieś takie zapachy, bo ja coś czuję, że coś tak jak pachnie. Jakbyśmy przy łazience, to ja to poczułam wtedy. Przy łazience, przed jakimiś piernikami czy coś takiego. I to też jest dlatego, żebyśmy więcej kupowali. A my dzisiaj nie, dyspensa, wchodzimy do sklepu, to oglądamy. Dokładnie, ja zawsze wchodzę pójdziemy... tak do Bath & Body, nic nie kupuję, czekam. I zaraz pójdziemy do Bath & Body i zobaczymy też, czy są coś na promocji. Jak naprawdę też nie kupimy jeszcze, bo jeszcze będzie sprzedaż większa. I tak samo po sklepach, tylko póki co pochodzimy, a potem Marek, pomyślimy co dalej. Marek, czemu ciebie nie było wcześniej na moich vlogach? No bo ja tak rzadko sobie bywam. Rzadko sobie. Ale w ogóle jest śmiesznie. Jeszcze musimy zgarnąć. Naprawdę to jest mój pierwszy raz, kiedy jesteśmy sobie nagrywani i tak dalej, także się czuję dziwnie co najmniej. Czuję dziwnie, hashtag. Hashtag czuję dziwnie. I w ogóle to bym wam, gdybym to ja nagrywał, to bym wam powiedział różne sekrety o Pauli i jej zachowaniach, ale nie mogę. To zaproszę cię, kiedy zrobimy friend, tak? Opowiesz. I powiem wam wszystko, wszystko będziecie wiedzieć. O naszych imprezach. Dajcie spokój. Najgorzej. Dzisiaj w ogóle rozmawialiśmy tak sobie między sobą, że jakbyśmy zrobili taki kiedyś vlog z imprezy, to była porażka. Tak. Uwierzcie mi. Byłoby. Hejka, kochani. Aś się bałam. Ej, kto to pamięta z moich widzów? Aś się bałam. To było bardzo dawno temu. Ja pamiętam. No, ty pamiętasz. Widzowie moi, niektórzy nami na pewno nie będą pamiętać tego. Także zobaczymy. Byłoby śmiesznie. I może telefonik kiedyś w górę. Kiedyś może tak zrobimy, naprawdę. Tylko, że weźmiemy jakiś to specjalny kanał dla widzów dorosłych. Zrobimy ograniczenie 18. Tak, ograniczenie 18 plus, trzeba będzie się zalogować. Dobra, kończymy te gadanie. Kończymy, idziemy po sklepach pochodzić. Także siemanko. Stylówka Glam Pauli, dresik, spódnica i tak. Powiedz, gdzie jesteśmy? Jesteśmy w Pull&Bear. Pull&Bear. Zakupów złotych tarasów chciałem dalsze, ale nic nie kupiliśmy. Jesteśmy inkognito. Ale Beka jest, bo chodzimy sobie i śpiewamy, ludzie się na nas patrzą jak na debili. Ale zauważyliśmy, że czym jesteśmy starsi, to tym głupiej chyba się zachowujemy. Także to nie idzie w dobrą stronę, tylko jeszcze gorzej, niż by się wydawało, że powinno iść. Tak, więc z chęcią bym się cofnęła 5 lat do tyłu.
Kiedyś się człowiek trochę wstydził, nie? No, kiedyś się wstydziłeś. Jesteśmy opory, tak wiesz, że no, no, ludzie no. patrzą, co robić, nie robić. No, a przed chwilą jakiś koleś przychodził i się patrzył i nie patrzył się tak, what the fuck, co nie robią, tylko tak się uśmiechał do tej kamery. Więc... Ale tak spróbujcie sobie wyobrazić, że widzicie glam, która po prostu jedzie schodami, trzyma rękę w górze z aparatem, ludzie dookoła, wszyscy się oczywiście patrzą na nią. I jakbyście zareagowali? Napiszcie w komentarzu. Napiszcie w komentarzu. Na dole napiszcie. Czekamy na waszą będziemy czytać. Opinię, bo Marek zawsze czyta komentarze, prawda? Tak, wszystkie. On wszystko patrzy. On mi zawsze mówi, glam to ci napisali i to i tamto. Obserwuję. Obserwator. Powiem wam szczerze, że przez Paulę się nie uczy czytania. Nie to, żebym był jakimś tam wiernym fanem, czy coś. Ale nie, on naprawdę ma dobre oceny, popatrzcie. Ale nie, no dobrze się uczę, mimo wszystko, radzę sobie. Dobry chłopak jestem. Mama kazała się uczyć i się uczę. Ale wracając, że przychodzę do domu, chcę się uczyć jakiegoś kolokwium czy coś, siedzę, obejrzę jeden vlog i potem sześć kolejnych. Dokładnie. Ale mam teraz zaległości, bo miałem dużo nauki, nie ogarnąłem tego wszystkiego. Jestem na palcu obecnie, nie wiem czy kojarzycie. Jestem na palcu. Co to znaczy? Że jestem na filmiku, w którym sobie z palcem. Dobra, idziemy do Bachem Body, ulubiony sklep wszystkich vlogerek. Mi się to mango podobało bardzo. Nagrywaliśmy? Jeszcze wolno klepać. Tak. Nagrywam glam w sklepie Victoria's Secret. Nie byle chuj. Oglądamy fajne rzeczy. Pokażę. Bez twarzy nagrywam. Czyli ile pięknych zapachów. Wow. Królestwo. Hejka! Ekipa się powiększa. Asiulka. Siemanko. Wszyscy wczoraj płakali, że nie było ciebie we wczorajszym vlogu. Jakoś tak zapomniałyśmy. Znaczy, no ogólnie ja wczoraj miałam do... Wróciłam chyba 21 zajęć, a wyszłam z samego rana jak a ja później siedziałam i kebaba jadłam. A ja jadłam sałatkę ziemniaczaną. I jeszcze Marek jest z nami dalej. To jest mój mistrz. Jak nie będę się nic działo, to ja będę przychodzić do Marka, żeby on coś gadał. Bo dzisiaj takie beki mamy. No już nie będę gadał, już jak? Nie będę. Tak, najlepiej. Im się to podoba. Już ty się wstydzą kamery, a ty się nie wstydzisz, mówisz. Nie wiem, przywykłem troszeczkę. Troszeczkę? Już na się człowiek nie stresuje, nie? Przyzwyczaiłeś się, że masz przyjaciółkę, vlogerkę. A co to? Ekipa idzie jeść. KFC, pozdrawiam. Hashtag dieta. Mówiliście mi, że dwa posiłki to jest za mało, więc stwierdziłam, że idę zjeść trzeci. I kubełek, i kubełek. Aha, nie! U mnie jak zwykle biznesy, a tutaj ekipa je. Zdrowe jedzenie, ale ja też będę jadła. Szoty za telefony. Zobaczmy, najnowszy smartfon, co się dzieje. iPhone 7, jeszcze nie wyszedł, ale już mamy. Zostaczy raz. On jest dotykowy. Asia i tak ma najlepszy dotyk na swoim telefonie. No dziura tu jest. Dlaczego, bo tu nie widać tego. Ale jest rozwalony cały. Oluju. Ale pokaż, ile odpierdoliliśmy. Zrobiliście? Na grubo. Oni te grubasy. Co oni? Szota glam Paula na diecie, grubas. Ale teraz się mówi o Julu, bo tak Wiktor mówi. Się mówi. Chcieliśmy nagrać i pochwalić się wam, że Paula poszła do łazienki, ale już wróciła. Najgorzej. Jesteśmy już trochę zmęczeni, bo od rana tylko jemy, głównie w naszym życiu. Tylko to się nam zdarza robić w ogóle. Nie mamy co robić, tylko chodzimy. Jesteśmy na psychopatę. Paula, ty cały czas jesteś zmęczona. A przecież ty tylko chodzisz na zakupy i chodzisz jeść. No ale widać, można się jedzenie zmęczyć. Ale tak wygląda życie. Dzisiaj od rana jeszcze nie byłem w domu. A wstałem 6.27, wyszedłem z domu. Pozdrawiam. Ja wyszłam, bo byłam na zajęciach, a wy sobie w tym czasie jedliście. Zjadłem już dwa obiady, zaraz będzie trzeci. A gdzie dla mnie obiad? Jeszcze idziemy do Rossmana i TK Maxa i pewnie będziemy powoli się zwijać. A my z Paulą do naszej Pauliny. Obejrzeć tatuaż nowy. Dolary. Okejka. Glam Dungeon KFC, dobra, wy zaraz wychodzimy, także buziaki trzymajcie, papa. Patrz jaka bombilla fajna. I to taka jeszcze. Oluju. I to jest plastikowa. Więc dla Pauli idealnie plastikowe no, kupujemy teraz. O, nie zbiję. Plastik. To jest telefon w górę dopiero, to jest telefon w górę. Chodzimy, chodzimy i już prawie mamy prezent dla naszej Pauliny. Tak. Ale nie powiemy na razie co, może pokażemy na vlogu. Ale jeszcze musimy kupić jakieś ładne opakowanie, więc mam nadzieję, że nam się uda. Pokaż, jaka Warszawa jest piękna dzisiaj. Pięknie. Zawsze tak samo, ale dzisiaj jest wyjątkowo piękno. Co robi Paula w Empiku na ziemi? I pokaż, ludzie wszędzie chodzą. Niech wiedzą. Proszę bardzo. No. Zapakowałam w metrze prezent dla naszej Pauliny. Zobaczcie. Tutaj kominek z woskami. Na górze jeszcze są te podkładki, ale to pokażemy może. Pa, pa!
Przepraszam. Chodzimy. Co ty robisz? Siemanko, jest ciemno. I powiedziałyśmy Paulinie naszej, że dzisiaj przyjdziemy, ale nie powiedziałyśmy o której. I mamy dla niej prezencik świąteczny. Ale później pokażemy w środku. Tak, tak, tylko ona się nie spodziewa. To jest właśnie ten prezent, który kupiłyśmy dla Pauliny. Tutaj są podkodeczki, podkubeczki. Jakie rimy, tea lighty, kominek i woski czerwone. Wszystko czerwono-białe, tak świątecznie. I to jest taki pojemnik na ciasteczka. Na ciasteczka, więc dla naszej kuchareczki się przyda. Kuchareczki! Patrz, jaki piękny tatuaż. Wow, ale jaki on jest ładny. Ja mogę go zbliska? Jest tak ładnie wykonany. Bardzo ładnie. Czekaj, ja go mogę odkleić i ci go pokazać. Czekaj. Jaki śliczny. O, no super. No i dobrze, że do dołu zrobiłaś, super. No. Fajne, wow. Taka bombilla fajna. To ty sama ją robiłaś, Paulina? Ja sama ją dekorowałam. Napisałaś sama Wesołych Świąt? Nie, no sama napisałam Wesołych Świąt, a reszta była... No właśnie, fajny kubek świąteczny. A tutaj bombilla to jest taki kubek się już pali. No właśnie, to jest kubek bombilla, dobrze no. Mówisz, dobrze. Asia jest uzależniona od Tindera, tylko klika w prawo, lewo, Tindera, prawo, lewo. Instagrama! Instagrama! Ale Tinder to samo siedziałam przed chwilą, ja też siedziałam na tym Tinderze. Przecież i tam jak się przysiądzie. Pierwszy raz w życiu! Kto mi o Tinderze powiedział? Nie będę tego komentować. To była ona. Paula poszła w stronę Burger Kinga, ja poszłam do KFC i nagle pisze SMS-a, kobra na kasie. Bo naprawdę, dziewczyna była bardzo podobna, była tylko kilka lat młodsza. Ja zobaczyłam. Ale była taka sama. Nie, tak samo nawet mówiła i tak samo się ruszała, więc po prostu naprawdę tak. Zobaczyłam swoją ikonę dzisiaj. Idolkę! Właśnie, idziemy do domku wreszcie, która to jest godzina późno. 22:30. No i znowu prawie zapomniałam o czekoladce adwentowej. 22:53, godzina, pozdro, pozdro. Otwieramy. Jezu, to jakieś sanie Mikołaja będą. Znowu tego wyjąć nie mogę. No, wiedziałam. Nowa świeczuńka się pali, zobaczymy czy będzie pachniała. Jak zwykle obudziłam się przed komputerem, zasypiam. Zmęczona jestem tym dniem dzisiejszym, bo dużo się działo, więc dziękuję Wam serdecznie za oglądanie. Śpię, żeglam Paula, idę zmywać makijaż, ubierać się w piżamkę i widzimy się w kolejnym dniu. Pa, pa.